Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie, Pasje, Miasto. Dziś zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Właśnie nie wiem, znaczy na pewno pretekstem do tej rozmowy są działania muzyczne, ponieważ obserwując portale społecznościowe zauważyłem, że na terenie Częstochowy pojawiła się kolejna wokalistka, która koncertuje. I ten koncert jak gdyby nakłonił mnie do tej rozmowy, ale rozpuszczając języki tu i ówdzie, dowiedziałem się, że ta muzyka to jest tylko jedna z pasji. Jakie są pozostałe, to dowiemy się na pewno podczas tej rozmowy. Z prawdziwą przyjemnością, proszę Państwa, gościem moim i Państwa Joanna Będuch. Dzień dobry. Cześć Wojtku, dzień dobry. Witam. Państwu. Muszę Państwu powiedzieć i specjalnie to powiem, żeby było, że ja się raz z Jasią umówiłem i wyobraźcie sobie, że na spotkanie nie przyszedłem, tak. Nie wiem, jakaś pomroczność jasna, specjalnie mówię, bo pierwszy raz mi się to w życiu przydarzyło, także chciałbym tu na przed kamerą bardzo Cię serdecznie przeprosić jeszcze raz. No i zaczynamy. To jest cykl, który ma na celu archiwizowanie w ogóle ludzi, którym się coś chce i którzy w tym mieście coś robią. Ty niewątpliwie taką osobą jesteś. Zanim będziemy rozmawiać o tym, co robisz, co jest twoją pasją, no to muszą te pytania paść, które zawsze padają, czyli częstochowianka. Tak, od urodzenia. Od urodzenia. A jeżeli byśmy tak spojrzeli pokolenie 2-3 wstecz, to jak to wygląda? Cały czas Częstochowa. Cały czas? Dokładnie. Poważnie? Tak. Czyli od kilku pokoleń jak gdyby tu na tych ziemiach. A ty, Jasiu, masz jakąś wiedzę związaną z, no, ze swoim rodem, ze swoją rodziną, w ogóle co mi robili, w ogóle czym się zajmowali tutaj? Jedyna wiedza, jaką mam, to mój dziadek Zygmunt Warzyszyński. Miał własną rzeźnię. O, proszę. W Częstochowie, w Alejach mieszkał, w pierwszej alei. Oho. No później za czasów komuny, no wiadomo, co się wydarzyło. No i to tylko tyle mogę powiedzieć bliżej. Natomiast rodzina była, jest dość obszerna, tak? W ilość dzieci, bo ja sama mam 4 siostry rodzone, także nas było 5 w domu. Więc ta rodzina się rozpierzchła po całej Polsce, między innymi w Warszawie mieszkają. Aha, no liczna rodzina. Ale to był ten czas, bo na przykład zarówno mój tatuś, jak i moja mama też mieli po kilkoro rodzeństwa. To, że czwórka czy piątka była w domu, to w ogóle to była norma. Dokładnie. Coś, co dzisiaj jest rzeczą praktycznie niewyobrażalną, prawda? Ale no nie o dzieciach tu będziemy rozmawiać. Co z tą muzyką? Bo tak, świętej pamięci Teatr Frompoland. Tak. Tam pamiętam, że koncertowałaś i to było z okazji chyba jakichś urodzin, czy no w każdym razie była jakaś okazja, że ten koncert tam się odbył. No oczywiście TFP już dawno nie ma, nie istnieje na ziemi. Natomiast ostatnio, w czerwcu, był twój koncert w klubie muzycznym Stachelczak. Dokładnie tak. Opowiedz o tym, co skąd w ogóle, co i jak. Słuchaj, muzyka zawsze mi towarzyszyła, zawsze mi w duszy gra, tak? Od małego. Natomiast sam pomysł, jaki nagle mi do głowy wpadł, taki forma projektu, to żeby zaśpiewać po raz pierwszy na swoich własnych urodzinach. Aha. A ponieważ już jestem kobietą dojrzałą, bo 2 lata temu skończyłam 50 lat, więc postanowiłam właśnie tak ugościć swoich najbliższych, swoich znajomych, że zaśpiewałam na swoich urodzinach koncert. Przyjechali muzycy mojego syna, w którym gra w zespole Minimal Blue. I oni są w Warszawie. Przyjechali do Częstochowy, odegraliśmy koncert, kilka coverów. I tak to się zaczęło. Czyli można powiedzieć, że w TFP debiutowałaś. Dokładnie tak, to był debiut. Jejku, cudowne ładnie. Miejsce, Teatr Frompoland, uwielbiałam je.
chodziłam na koncerty. No dobrze, ale to takiego bakcyla złapałaś, że stwierdziłaś, że co, trzeba powtórzyć tą historię? Znaczy, spotkałam się, wiesz co, z bardzo dobrym, takim pozytywnym odbiorem i z żadnym hejtem, więc uwierzyłam w siebie jeszcze mocniej. Mhm. Dlatego postanowiłam zrobić coś dla większego grona publiczności. No i pierwsze rozmowy, jakie odbyłam, to odbyłam z Martą Kotaszewską, wiolonczelistką, ponieważ bardzo mi zależało na wiolonczeli, a ponieważ kocham Martę, więc Marta wyszła w to w ciemno. No i druga rozmowa, jaką odbyłam, to z Michałem Roratem, który miał jak gdyby zająć się całą opieką koncertu, aranżacją. No i Michał też z zamkniętymi oczami powiedział, że bardzo chętnie wejdzie. To jest tak, że to są tylko covery, czy jest jakaś działalność autorska? Jest działalność autorska. Po raz pierwszy zaśpiewałam swój autorski kawałek na tym koncercie czerwcowym. Zaaranżował go Michał. Oczywiście wspólnie napisaliśmy muzykę, ja napisałam słowa. Zauważ mnie, nazywa się utwór. Zauważ mnie, tak. Proszę. To ja tylko mogę zapytać, kiedy płyta. Wiesz co? Niewykluczone. Niewykluczone, bo jest dużo materiału w szufladzie, w domu, tak? Więc zaczęłam pracować nad nim i myślę, że... Czyli to jest tak, że literacko też się spełniasz, tak? No bo jednak... Ja mam zawsze, wiesz, taki duży problem, ponieważ jak ja słucham piosenek, to mnie bardzo interesuje i bardzo mi zależy na tej warstwie literackiej, żeby ta piosenka była o czymś. Dla mnie też. Żeby to nie było bla, bla, bla i tak dalej. Także no jest to też pewnego rodzaju wyzwanie. To znaczy, że poza śpiewaniem też piszesz. Dla mnie, znaczy, może piszesz to za duże słowo, natomiast dla mnie zawsze była bliska poezja. Aha. Uwielbiam czytać wiersze. I od lat, ponieważ nie wiem, czy wiesz, że x lat temu startowałam do szkoły teatralnej. Nie wiedziałam. Tak, do szkoły w Łodzi. To filmówka. No, nie udało mi się niestety. Odpadłam na drugim etapie. Ale pierwszy przeszedł. Tak. No i tak się wydarzyło, że później założyłam rodzinę i gdzieś ten teatr odszedł na bok. Ważniejsze były inne priorytety. Ale tak jak mówię, bliska mi była zawsze poezja. Zakochałam się w poezji dzięki mojej matematyczce w Liceum Słowackiego, pani Głowackiej. Pozdrawiam serdecznie. Pani Głowacka, matematyczka, która uwielbiała poezję, potrafiła w trakcie lekcji lub klasówki mówiła, proszę odłożyć długopisy i słuchajcie. I czytała nam wiersz. I to było cudowne. Proszę. Ona prowadziła takie kółko teatralne w liceum. Świetnie. I tam, można powiedzieć, to był taki mój debiut z poezją. Na Dzień Niepodległości chyba mówiłam wiersz Leopolda Staffa. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą. Aha. Przepiękny wiersz. To były pierwsze emocje, poczułam takie na deskach teatru. Co na co dzień robi Joanna Berdo? Na co dzień? Tak, pracuję na etacie. Pracuję w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. I zajmuję się? Jestem kierownikiem biura rektora. Proszę. Prowadzę biuro rektora. Także pracuję tam już od wielu lat, 2002 roku. 20 lat. Tak, tak, dokładnie. Proszę. Cudownie mi się pracuje, mam wspaniałą szefową. Uczelnia się rozwija także. No, na przestrzeni tych 20 lat to bardzo... Dużo się wydarzyło. Tak, nie ma o czym mówić. Jeżeli jestem w błędzie, to mnie wyprowadź. Ale rozmawiałem z kimś i mówię, że jestem umówiony z tobą na wywiad. I ktoś mówi, a to z tą joginką? Też. Tak? Też ja mówię, z jaką joginką? Z wokalistką, nie? Ja mówię, tak? No więc tak, też. Wiesz co, oprócz tej pracy etatowej rozwijam swoje pasje. Mam ich w sumie trzy tak naprawdę. Ponieważ jestem nauczycielem jogi, pilatesa i międzynarodowym nauczycielem body artu. Też takiej formy treningu funkcjonalnego. Uczyłam się u Janusza Szopy. Proszę, rozmawiałem. Pozdrawiam rektora. Tak, wielka postać. No Janusz przyczynił się do tego, że to nabrało rangi. Dokładnie, na całą Polskę. Na całą Polskę raz i że naukowej też. Nie, że
mówimy o jakimś szuruburu, szamanizmie, budgieczem, tylko... On podchodził do akademicko, tak, do jogi. Akademicko, tak. I no. Tak rozwijam swoją pasję, jestem organizatorką takiego eventu, wakacje dla mieszkańców Częstochowy, joga na śniadanie. No. Na tarasie restauracji La Playa za darmo przychodzą mieszkańcy, co niedziela o poranku spotykamy się i praktykujemy. Proszę, jogę. Super. Także to wspólnie. Dobrze, czyli tak, powiedziałaś trzy. Tak. Więc śpiewanie, yoga. Tak, i trzecia, jestem wizażystką, make-upistką. Aha, to znaczy przychodzi do ciebie dziewczyna i chce maluje. Zrobić oko na maroko. Dokładnie tak, natomiast ogólnie w sesjach, sesje zdjęciowe. Pod, do zdjęć, do zdjęć, rozumiem. Tak, dokładnie. Natomiast to się zaczęło już x lat temu, bo ja pracowałam w modelingu. I wiadomo, dawne czasy wyglądały trochę inaczej, nie było tyle funduszy, żeby modelki można było malować. Tak. Byłam sama modelką, więc sama zaczęłam siebie malować, inne dziewczyny i tak po prostu się zaczęło. A ponieważ jestem osobą, która, aby coś robić, musi mieć zawsze podparcie papierkowe, więc się edukuję namiętnie. No i pokończyłam różne szkoły. Kursy, i sobie po prostu, no i zdobyłam wicemistrzostwo Polski w makijażu w 2013 roku. Poważnie? Tak. Także nie, rozwijam swoje pasje jak mogę tylko. To wiesz co, to ja myślę, że tu jeszcze trzeba nad marketingiem trochę popracować, bo ja po prostu się tych rzeczy dowiaduję dopiero od ciebie. Przepraszam, coś mi tam. Natomiast no to bardzo fajnie, imponująco. No. Pytanie takie zupełnie z innej beczki, związane z jedzeniem. Też zawsze pada, ludzie ciekawi, co lubisz jeść, co jest takim twoim specjalite dla ciebie. Nie jem mięsa w ogóle. W ogóle? W ogóle nie jem mięsa. Ale od iluś lat, czy w ogóle? Od iluś lat, czyli ponad 7. Ale jem ryby, więc nie mogę się określić jako wegetarianka. Janusz tak, bardziej. Dokładnie tak, dokładnie tak. Aha. Uwielbiam ryby i owoce morza, więc po prostu je jadam. Na co lubię? Lubię rameny, lubię sushi, lubię tak, azjatycką kuchnię. Azjatycką tak, kuchnię. Tak, zdecydowanie. Muzyka? Muzyka. Muzyka wszelka. Wszelka. Ponieważ wszelka. Jeżeli coś odczuwam, to odczuwam to tu, z pozycji serca, to znaczy, że to jest dla mnie. Dobrze, ale jakbyś tak, to jest trudne pytanie, ale jakbyś tak wymieniła trzy nazwiska, trzy zespoły, no nie wiem, trzy takie, no pierwsze, które ci przychodzą na myśl, że jest jedna, wchodzisz jedyna, do domu królowa, i włączasz. Jedna królowa, Manam, Kora Jackowska. Kora, tak? Tak, uwielbiam Korę i muszę ci powiedzieć, x lat temu, kiedy siedziałam przed telewizorem, Opole, to był chyba 81 rok, Kora na deskach Opola. Oddech szczura leci i ja po prostu siedzę jak normalnie zaczarowana. Mój tata mówi, co ty słuchasz, co ty słuchasz? A ja mówię, ja tam chcę być, ja tak chcę. Tak. Pamiętam te moje słowa. No i widzisz, gdzieś tam gdzieś mam w swoim repertuarze Korę, to jest więc... piękne. Znaczy, ja powiem ci, że tak się czasami zastanawiałem, nad takimi historiami, bo ktoś, jest taki może slogan, że jeżeli cokolwiek sobie wymarzysz, jeżeli tego bardzo pragniesz, to się spełni, że to od nas tak naprawdę zależy, co będzie. I ja mam też takie podobne patrzenie, że czasami pamiętam ileś lat do tyłu, że o czymś marzyłem i nagle nie bach, nie wiadomo i nagle... co jest i to jest, tak, wiesz. To prawda. To są takie fajne, miłe, zaskakujące rzeczy. To jest tak, że do tej muzyki jeszcze wrócę, no bo określiłaś to mianem projektu, że jest jeden projekt, drugi. A i są jakieś takie zakusy na to, żeby to nie było, że jest raz na rok czy raz na trzy lata jakiś tam twój występ, tylko że co, nie żeby chcę planować, pójść. Nie chcę planować, nie dlatego że to ma mi sprawiać przyjemność. Jak ja czuję, że to jest ten moment, że ja powinnam coś zrobić, to ja to po prostu czuję i robię. Nie zastanawiam się nad tym i wchodzę w to, nawet jak są jakieś problemy, ja po prostu w to wchodzę, bo wiem, że powinnam to zrobić.
Aha, czyli intuicja. Intuicja, nie? Dokładnie. Więc teraz najbliższy projekt, mam nadzieję, że wypali w czerwcu. Nie chcę jeszcze o nim mówić więcej, ale to jest taki większy projekt. Mam nadzieję, że on się uda. I proszę o wsparcie. Dobrze. Znaczy, zwracamy się tutaj do wszelkich biznesmenów. Dokładnie tak. I ludzi bardzo zamożnych w tym mieście, bo Częstochowa słynie z tego, że Częstochowa i okolice to najbogatsi ludzie mieszkają w Częstochowie i w okolicach Częstochowy. Wiedziałam, gdzie się urodzić. Także wiesz, ja jeszcze tego nie odczuwam, ale w rankingach jak gdyby tych, prawda, gdzieś tam finansowych tak to wygląda. Jaki jest twój stosunek do tego miasta? Jak ty go postrzegasz? Wiesz co, bardzo ciepło. Bardzo tak? ciepło, tak. Ja mam bardzo pozytywne w ogóle spostrzeżenia. Widzę rozwój dość duży w mieście. Natomiast nie jestem w stanie, wiesz co, określić tego z perspektywy osoby, która żyje w tym mieście osadzona, ponieważ w ostatnim okresie czasu bardzo dużo czasu spędzam z moimi synami. A moi synowie wyjechali z Częstochowy. Jeden jest w Poznaniu, drugi jest w Warszawie i tak naprawdę żyjemy cały czas w tym takim rozjeździe. Tak, tak. Albo Warszawa, albo Poznań. Dokładnie i tak. Częstochowa. Dokładnie od tak. czasu do czasu. Więc przyznaję się, że nie mam czasu żyć życiem Częstochowy, chociaż na prawie każdym koncercie, jaki się odbywa tutaj w Częstochowie, jestem. Jesteś. Sztuka teatralna, jestem. Filharmonia, jestem. Jesteś. Więc uwielbiam wystawy. Korzystam jak najwięcej właśnie z tej formy kultury. Tym bardziej, że twoje znajome, przyjaciółki czy koleżanki to też artystki. Dokładnie, więc tak. Nawet nie wypadałoby się nie pokazać. Nie, no w ogóle to jest, są to wyjątkowe osoby, więc tak, warto, fajnie. Warto. Bez względu na to, czy się je zna, czy nie, warto je poznać. Super. Dobrze, będziemy już powoli kończyć. Czego tobie życzyć? Poza oczywiście zdrowiem. Zgadza się. Wiesz co, myślę, że żebym tak jak do tej pory spotykała na swojej drodze naprawdę wspaniałych ludzi. Bo z takimi się spotykam. To ja Ci się życzę oczywiście, Joasiu, zdrowia. Życzę Ci, żeby ta intuicja Cię nie zawodziła i żeby Ci się dalej chciało realizować te swoje marzenia. I niech to będzie nagrane. Życzę Ci, żebyś nagrała swoją płytę. Bardzo dziękuję. Żeby po prostu pojawiła się Twoja autorska historia związana z muzyką. Znaczy muzykę to napisze muzyk, ale z tekstami. No i żeby się wiodło jak najlepiej. Na co bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, gościem moim i Państwa Jaroszka, to znaczy warzywa, ryby, tak, krówka, świnka i pozostałe nie. Miłośniczka Kory, oczywiście zespołu Manam. Kierownik biura rektora, żeby nie było to czy tamto, na Uniwersytecie imienia Jana Długosza. Matka dwóch synów. Wokalistka zespołu, który nazwy nie ma, ale tytułowany jest imieniem i nazwiskiem jej wokalistki, czyli wystąpiła przed Państwem Joanna Będuch. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I tu machamy za tej kamery. Dziękuję Państwu. Ludzie, trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.